Jak to powiadają, można mieć styla wewnątrz, albo można mieć styla przy sobie. Dlatego dzisiaj będę dla Was recenzował inteligentne okulary, moje pierwsze inteligentne okulary Bose Frames Tenor. Zapraszam. Jak człowiek ma takie okulary, to się od razu czuje albo 5 cm wyższy, albo tak, że może od razu wskakiwać na TikToka i w końcu zrozumie, o co w nim chodzi i skąd popularność. Próbowałem, mi nie wyszło, ale to może jest kwestia faktycznie tego wewnętrznego styla. Niemniej jednak uwielbiam gadżety, uwielbiam wszystko to, co może być smart. I Bose stwierdził, że wyśle mi właśnie te oto inteligentne okulary. Ja strasznie czekam na inteligentne okulary, bo Google Glass miały być już... który to był rok? Chyba 2013, czy coś takiego. No nie wyszło. Cały czas czekamy na Apple Glass, na takie inteligentne okulary, które będą z asystentem. Te aż tego tak bardzo nie mają. Niemniej jednak pozwalają na kilka bardzo fajnych funkcji, oprócz tego, że wygląda się epicko. Główną funkcją tych okularów i tym, na czym się najbardziej chyba skupimy, to jest to, czym Bose jest najlepszy. Czyli mówimy tutaj o dźwiękach. O tym, że możemy słuchać muzyki, o tym, że możemy rozmawiać przez te okulary, bowiem posiadają one wbudowane głośniki. Nie mamy tutaj do czynienia z tym typem okularów, który widzieliśmy kilka lat temu z tak zwanym układem kostnym, tak bym to nazwał, czyli one przekazywały przez układ kostny muzykę. Tutaj mamy po prostu wbudowane głośniki, więc jak widzieliście, z przodu jest wszystko ok, ale z boku już widać tą różnicę w stosunku do normalnych okularów, bo mamy tutaj elektronikę oraz tutaj. Jest to symetryczne, nie chciałbym, żeby były tak naprawdę tylko po jednej stronie. Cieszę się, że mamy je po dwóch. No i same okulary są przeciwsłoneczne. Możemy mieć też zwykłe zerówki, z tego co wiem. Możemy mieć je również w kilku kolorach. No i o co w tym chodzi? Mamy głośniczki w tym miejscu. Tutaj znajduje się jeden głośnik oraz drugi głośnik, które przekazują nam muzykę oraz dzięki którym możemy słuchać rozmowy, bo mamy tutaj również wbudowany mikrofon w środku, więc możemy normalnie prowadzić rozmowę, tak jakbyśmy prowadzili przez słuchawki douszne. Jeżeli chodzi o jakość w tych słuchawkach, jakość dźwięku, jakość rozmów, to jest ona nadzwyczaj dobra. I to mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to że to nie jest taka chińska tendeta, że po prostu mamy trochę elektroniki i to buczy, jak to ktoś, jeden z komentarzy ostatnio pisał przy innym sprzęcie, jak stary niemiecki radioodbiornik. Nie. Tutaj mamy full stereo i możemy naprawdę fajnie sobie posłuchać muzyki. Powiem szczerze, że lepiej niż w większości słuchawek dousznych. Co jest abstrakcyjnie dziwne jak dla mnie, że okulary lepiej grają niż słuchawki. Ale tak jest. Minusem może być jedynie to, że tu są zewnętrzne trochę głośniki. Co prawda one są skierowane do tego, żebyśmy my to słyszeli wewnątrz, ale mimo wszystko je słychać. Czyli gdy wejdziemy do autobusu i odpalimy sobie nasze okulary, puścimy sobie na maksa muzykę, to niestety, ale będziemy czymś takim pomiędzy. Tak? Pomiędzy kimś, kto słucha przez słuchawki i go nie słychać, a pomiędzy takim gościem z boomboxem, który stoi i łupie tą muzykę. Jeżeli ktoś będzie siedział obok nas, będzie słyszeć tą muzykę, którą my słyszymy. Jeżeli mówimy o komunikacji, czyli wykorzystywaniu ich do rozmów, mamy tutaj, to nie jest o tyle asystent, ale co mamy głosowe informowanie nas o tym, że ktoś dzwoni. To jest fajne, bo mamy tutaj takiego ala asystenta od Bose, który informuje nas o tym, okay, że ktoś dzwoni, kto to dzwoni, gdy jest niski poziom baterii, to również nas o tym poinformuje, czyli nie musimy na przykład zerkać do telefonu, żeby odebrać rozmowę i z kimś zacząć rozmawiać. To na pewno jest na spory plus. Za to sama jakość tych rozmów jest bardzo wysoka. Nas jest bardzo dobrze słychać, czyli te mikrofony są wysokiej jakości, po prostu gdy rozmawiamy z kimś, to on się nie skapnie, czy rozmawiamy przez telefon, słuchawki, czy właśnie przez okulary. Dosłownie chyba 2 minuty przed rozpoczęciem tego wkręcenia tego filmu, kiedy tutaj już usiadłem, to zadzwonił do mnie Daniel i rozmawialiśmy i on nie był świadomy tego, że rozmawiam właśnie w tych okularach, więc Daniel, gdy rozmawialiśmy, to właśnie były te Bose, które miałem na sobie. Więc jakość jest bardzo fajna w stronę, żeby nas słyszeć, no i jakość jest bardzo fajna w stronę, żebyśmy my byli słyszeni. Teraz pokażę Wam, jak słychać to wszystko, co się wokół nas dzieje z trzeciej perspektywy. Bo tak jak widzicie, czy tam oglądacie teraz ten film, no to mam tutaj nisko mikrofon, więc wszystko bardzo dobrze słychać. A jak to wygląda z osoby... z perspektywy osoby, która obok nas stoi, czyli jak sobie dam na maksa głośność, jak słyszą nas przechodni czy osoby, obok których będziemy siedzieć. No to teraz mały teścik. Nie ma bardzo cieszy,
Okulary możemy sparować z telefonem, w moim przypadku z iPhone'em, na dwa sposoby. Możemy albo bezpośrednio je połączyć z Bluetoothem i wtedy będą po prostu działały jak każde inne słuchawki i tyle. Albo możemy skorzystać z dedykowanej aplikacji Boss Music. I to jest aplikacja, którą ja Wam rekomenduję, bo ona daje większe możliwości tym okularom i po prostu zwykłe parowanie to jest taki półśrodek, który jest nikomu niepotrzebny, lepiej go ściągnąć i z niej korzystać. Co mamy w tej aplikacji? Po pierwsze, jak je już sparujemy, no to mamy procent baterii. Akurat jest 70%, gdy mam je na sobie. Możemy podgłośnić albo ściszyć muzykę. Oczywiście wygodniej jest za pomocą gestów albo za pomocą telefonu, w moim wypadku. Mamy jakieś proste porady odnośnie tego, jak z niego korzystać. Mamy możliwość wybrania źródła, czyli z czym te okulary mają się połączyć, czy z iPhone'em, czy z laptopem. Tutaj Wam wspomnę tylko, że one są dedykowane do urządzeń mobilnych. Czyli jeżeli chcecie je właśnie parować z, dajmy na to, MacBookiem albo z Windowsem, to nie. Po prostu to działa albo źle, albo słabo, albo w ogóle. Więc o tym tylko pamiętajcie, one są bardziej iPhone, Android, nie urządzenia tego, takie stacjonarne bardziej. A gdy sobie wejdziemy w ustawienia, możemy sobie zmienić jego nazwę, mamy jakieś podstawowe porady, mamy połączenia Bluetooth, to samo co przed chwilą. I mamy też preferencje, czyli opcje tych okularów, którymi możemy się już trochę pobawić, tak? Czyli jeżeli chodzi o zasilanie, to mamy dwie rzeczy. Po pierwsze mamy detekcję ruchu, czyli gdy okulary są wyłączone i w ciągu 10 minut nie zmienimy ich połączenia, to one się wyłączą, czyli gdy je na przykład gdzieś zostawimy na 10 minut, pójdziemy sobie, to one po 10 minutach automatycznie się wyłączą i tak samo, gdy je ściągniemy i odwrócimy je na 2 sekundy do takiej pozycji, to już możecie zobaczyć, że one się wyłączyły. One się wyłączyły i również w aplikacji jest pokazane wyszukiwanie, bo one są wyłączone. Ja w tym momencie nałożę, uruchomię. Już słyszałem w stereo. Słyszałem w stereo, że się uruchomiły. I już mają odpalone. Dla mnie masz styla, nawiązując do tego, co mówiłem na początku. Jeszcze przechodząc trochę dalej w preferencje, jeszcze są te monity głosowe, nie? Czyli to, co Wam wspominałem, że informuje nas o tym, że ktoś na nas dzwoni, albo że jest włączona, że jest określona ilość procent baterii. Mamy języki, niestety polskiego brak. Więc takie podstawowe rzeczy w tej aplikacji znajdziemy i moim zdaniem warto w to zainwestować. Przejdźmy teraz do gestów. One się dzieją tutaj, bo tutaj mamy tak naprawdę i miejsce do ładowania tych okularów i ten panel dotykowy, dzięki któremu możemy nimi sterować. Jakie mamy gesty? Gdy sobie uruchomimy muzykę, teraz pewnie ją trochę głośno słyszycie, bo mam tutaj mikrofon, ale mogę ją sobie podgłośnić. Mogę ją sobie ściszyć. Mogę też podwójnym kliknięciem uruchomić asystenta, w tym wypadku Siri. Siri się uruchomiła. Mogę ją też wyłączyć. A tutaj mam przycisk, dzięki któremu mogę sobie wygodnie wyłączyć okulary. I mam pełną ciszę. Więc widzicie, że takiego podstawowego sterowania muzyką spokojnie możemy tutaj sterować. Podsumowując, czy Bose Frame Stenor mają styla? Mają styla i każdy, kto je założy, będzie miał styla. Jak będziecie się przechodzić po plaży albo na przykład, nie wiem, na Dominikanie czy gdziekolwiek będziecie lecieć na zimę 2021 i będziecie chcieć, czy będziecie mieli ochotę mieć takie okulary ekstra przeciwsłoneczne, to jest to fajny wybór. Jakość muzyki bardzo dobra, jakość wykonania również, nawet to takie dodatki jak opakowanie są fajne. Po prostu. Możemy przez nie rozmawiać, możemy słuchać muzyki sami albo w całym autobusie, jak damy je na maksa, więc błagam, nie odpalajcie je na maksa, gdy będziecie jechać w busie czy jakimkolwiek środku komunikacji miejskiej. Jeżeli chodzi o cenę, no jak się możecie domyśleć, są drogie. Kosztują około 1100 zł, więc dużo więcej niż takie przeciętne okulary przeciwsłoneczne, nie wiem, za 2-3 dyszki. No ale tutaj mamy sygnowane przez Bose. Z upchaną elektroniką, możemy sobie do kogoś zadzwonić, możemy posłuchać muzyki, więc no to nie są zwykłe okulary przeciwsłoneczne. Mam nadzieję, że jeżeli szukacie czegoś ze stylem i chcecie pójść na plażę, no to Bose Frame Stenor i ta recenzja Wam się przyda. Dzięki wielkie i do zobaczenia na plaży.